Witajcie, z tej strony jest Epson i dzisiaj to już drugi odcinek z naszej serii z Farminga 22 Spadek po dziadku. Już nie będę, zostawcie suba i łapę, już nie będę przedłużał, tylko od razu pójdziemy do naszej szopy, do naszego ciągnika, bo dzisiaj będziemy, chyba tak się mówi, kosić ziemniaki. Nie wiem, jak coś to sorry. Ale nie wiem, jak to szczerze powiedzieć. Jeszcze pierwszy raz jedziemy, ale dobra. Ważne, że działa. No jak mówiłem, chwila. Trochę podgłośnie, żebyście słyszeli. Dzisiaj będziemy kosić właśnie te ziemniaki. Zbierać, o, zbierać ziemniaki, tak. Potem je sprzedamy oczywiście, ale dobra. Jedziemy zobaczyć do tego kolegi, jakby, no, kolegi można powiedzieć, mojego dziadka, co wam mówiłem. Po tą, też nie wiem jak to szczerze, chwila, zobaczymy jak to się nazywa. To chwila, to gdzieś, aha, technologia uprawy ziemniaków to jest. Uprawy? Bo to będzie zbierać chyba. Tak? Jak to będzie zbierać? Mam nadzieję, że to jest to. Dobra. Dobra. Jedziemy teraz zobaczyć to. Bo mówił, że... Bo ja się dogadałem, bo tu szłem i się dopytywałem. I mówili mi, że... wiesz, no... Że tutaj gdzieś... Chwila, to jest ten chyba tu. Tak, ten. Dobra, nic nie jedzie. Nic. Dobra. No, widać, tutaj jest, jest. On mówił, że go nie będzie. Gdzieś wyjechał, ale auto stoi, więc nie wiem. Ale mówił, że jak przyjedziemy, to weźmy. I tyle. Właśnie on mówił, że gdzieś jedzie, ja się z nim rozliczyłem, więc jak ktoś zobaczył już, że mam mniej jakby tych pieniędzy, bo 1000 musiałem mu zapłacić, bo niby mój dziadek mu to sprzedał za 2000 czy za 3, nie wiem czy to jest tyle warte, może więc, nie, szczerze nie znam się w tych wartościach. Pojedziemy sobie od razu na pole już. Nie znam się na tych wartościach, ale 1000 zapłaciliśmy, mówił, że już tego nie używa, więc te, nie wie jakim to jest stanie, więc też nam nie sprzeda za, nie wiem ile, nie? Na przykład za 5000, bo mówił, że nie wie jak to naprawdę jest. Dobra, teraz sobie zrobimy tak. A, tak to działa. Włącz. O, chwila, jest problem, widzowie. Chwila. Bo tutaj... O. Chwila, szczerze nigdy tego za bardzo nie zbierałem, ale chyba tak. Żebym tego nic nie ominął tutaj. Tak, będziemy sobie jechać. No i tak, jeżeli nie było odcinka w ogóle... To leci, nie? Tak. To leci. Chwila, stoję. Nic nie leci. Dobra. Nie, będzie po prostu to długo trwać strasznie. Strasznie długo. Więc no, kilka odcinków. No, może w tym wrześniu tutaj. To tak, kurde, sarny mi tu chodzą. Jak chodzi o wrzesień, kurde, coś mi nie jeździ ten ciągnik. Jak chodzi o wrzesień, to tak myślę, że z 5 dni nam może to zajmie. Jak nie lepiej. Sorry, ale ja mówię, no, ja tu po dziadku przyszłem, nigdy wcześniej jakoś nie jeździłem z ciągnikiem. Więc też nie będzie, a też jakoś tu widzę, że jak chcę jechać, to może pod górkę to, że jest to. No, kurde, jak po takim szlaczku będzie. To może trochę zająć jednak.
I takie 1,21. Dobra. Dobra. Musimy uważać, żeby tu po sąsiada nie wjechać mu. Żeby nic tu nie było problemu żadnego w sąsiada. W ogóle sąsiad wczoraj oczywiście tradycyjnie jak na jak był odcinek, nie, to oczywiście nie wyszedł kosiarką, a dzisiaj rano wstałem, poszłem sobie zobaczyć tak jeszcze. To już była kosiarka, zobaczymy. Odcinki będą po 20 minut, więc ale no nie wiem, nie zmieścimy się na pewno w jednym odcinku jedno pole. Bo już minęło teraz 5-6 minut niecałe. To chyba, że można szybciej jechać, nie? No można 8 na godzinę chyba, nic to nie zmienia. No więcej nie mogę, więc no. No to dzisiaj skończymy to pole może. Zresztą po dwa takie. Może się coś uda. Chwila, bo tu jest nie do końca. Dobra. Będę może mało mówił. Jak tak będę jechał, bo chcę się skupić, żeby nic tu nie walnąć. Bo będę musiał jeszcze zapłacić, kurczę. O, o, o. Nie walłem. Nie walłem. Odbiłby się ciągnik. Dobra, te co zostaną, takie te cząstki. Dobra, skosimy to. Będzie to trochę może strata czasu, ale dobra. 51 mamy już. Mamy 51, 60% już. Ja powiedziałem 51 tam. Ja sobie może tu bardziej pojadę. Ta... O ja, ile widzowie tu. Muszę naprawdę się skupić. Kurde, to trochę tego tych ziemniaków będzie. O, mam nadzieję, że to się dobrze sprzeda i na pewno się musi zwrócić nam za maszynę. O Jezu, o Jezu. Widzowie, ten, my to wszystko, co zostanie, to oczywiście my to później zrobimy. No bo tak to będzie brzydko wyglądać oczywiście. Dobra. Czemu tu ja w ogóle nie zbierałem? Ja byłem taki chyba głupi, że myślałem, że ja zbierałem, a nie zbierałem. No to super. Dobra. Zresztą po co ja to wyłączam? Mówię, nie, nie. Chwilka, my to zrobimy teraz. Tak. No ja nigdy wcześniej nie jechałem ciągnikiem, tylko teraz jak tam jechałem do tego sąsiada, nie, można to nazwać chyba sąsiadem. Nazywa się w ogóle Szymon ten kolega. Nie, widzowie, tragedia, jak tym jeżdżę, nie? No, poduczę się oczywiście. My ziemniaków nie będziemy mieli. My będziemy mieć zboże, kukurydzę, takie te... Wiecie, nie? Bo kury mamy... O Jezu. Zartam, żeby nie zapadł. Dobra, te cząstki to na końcu jeszcze zbierzemy, jak zrobimy całe pole. Bo to będę tracił czas. Dobra, zaraz tu będzie. Więc będziemy musieli naszym małym ciągniczkiem, Ursusem można powiedzieć, takim innym. O! I teraz już chyba jeździć nie mogę. Tak chyba. Dobra, wystaw rurę. Oh fuck. Jezu. Jak to by się wysypało, nie? Dobra, my sobie te widły zostawimy gdzieś tu przy budzie, bo one nie będą nam potrzebne. No, dziadek je miał, bo zawsze miał żniwa, nie? A tu zasiał, kurczę, chyba zasiał on. Bo nie wiem, kto inny by to znaczy, kto by inny to zasiał. Dobra, jedziemy po przyczepę. Przyczepę. O Jezu. Co się stało? Zlagowało. Dobra. No mówię, to na pewno długo zajmie. Nie wiem, że tak długo to będzie zajmować, ale no niestety.
Dobra, pojedziemy sobie tam dzisiaj. Dobra, idziemy. Mam nadzieję, że da radę. Mam nadzieję, że da radę. Dobra, tutaj ładnie od środka. Jeszcze nie jest tak źle. Nic nie widać. Dobra, idziemy. Kurde, jak się zmienia te biegi ciężko. Naprawdę. Dobra, widzowie. Tak myślę, że może będziemy robić te filmy pod łapki. Jakby to tak powiedzieć, pod łapki. Ja bym musiał chyba pojechać tutaj. Tutaj i tam jakoś to przyjechać chwilę. Ja tam muszę pójść, tylko no żeby to było tu, a ja muszę pojechać do tyłu. Dobra, no trochę buraku wjedzie, nic się nie stanie chyba, nie? Mam nadzieję. Aha, jeszcze nie, mi nie zapominam o tym, nie? Bo zawsze wystawuję, to zawsze jak tam kombajnem czy coś tam. A tu od razu chyba już będzie lecieć. Dobra, idziemy. Aha, już kurde przyczepa, zaraz rozwalimy ją. Lara, przyczepkę, taka ładna, pomalowana jeszcze. Pomalowałbym dziadek, a ja zaraz ją, kurde, rozwalę. Dowiedziałem się, że ta przyczepa tamta, co była obok, co nie wzięliśmy jej akurat, ale to jest właśnie nowsza. Ta jest starsza, ale jest pomalowana. Jak to widać właśnie, ale tamta jest niby nowsza jakaś, przed samą śmiercią dziadka jakoś to... O nie, widzowie. Problemy techniczne teraz będą. O nie, widzowie. Nie gadajcie teraz. Zakopaliśmy się, widzowie. To wiecie? Zrobimy tak. Będę musiał pojechać po tym polu niestety. Nie, 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 ja tego nie chcę zbierać. Widzowie, nigdy nie może... Nigdy nie może być po tym. Znaczy, żeby dobrze było wszystko, nie? Zawsze musi się coś dziać. Zawsze, no. Nie może być nigdy normalnie. My sobie tu pojedziemy gdzieś. Nie, naprawdę, zapomniałem, że tym małym ciągnikiem przez pola nie można jechać, bo on to się zakopuje. Po odcinku to zrobię, najwyżej tu zostanie. Ja też to będę musiał zrobić. Dobra, chyba teraz to tak trzeba, nie? Szczerze, ja tam się nie znam, ale dobra. Lecimy, nie? Ładnie. Zobaczmy. Jest ok, pięknie. Dobra. To teraz ty tu ten mały ciągnik niech zostanie. Ale zgasimy go. Dobra, zgasiliśmy go. O kurde, ale no będzie z tym problem. Jeszcze żeby go udźwignąć to w ogóle. Ale damy radę. A, tu powinno być. No, to jeszcze. Nie, naprawdę, muszę się dostosować do tego. Znaczy, przyzwyczaić do tego bardziej, bo widzicie. Na pewno, no, ten jeden odcinek, no to na pewno się na tym nie skończy. Był to zły pomysł, że to dziadek tu zasiał. Czy może ktoś inny, może nie dziadek, nie wiem.
Ale chyba dziadek raczej. No kurczę, zboże byłoby na pewno lepiej, już byśmy jedno pole dzisiaj na pewno skosili. A tak to problem z tym, że no będzie problem z tym ciągnikiem. Jeszcze problem z tym, że to nam zajmie 500 lat. To odcinek tak będzie może w... No postaram się w środę, ale bardzo w to wątpię. Zresztą nie nagram tego w środę. Kurczę, teraz to poczekacie znowu z tym odcinkiem, ale potem już... Bo teraz będę miał dużo nauki niestety znowu. Niestety. Ale jak się wszystko będzie ok, to wtedy będę dla was mógł nagrać odcinki. Na razie no to niestety. Myślę, że jeszcze jedną zrobimy. Jeden cały pełny zbiornik. Nie jest tak źle, no jeden odcinek to jest źle. Ale już trochę się przyzwyczajam bardziej. Myślę, że w następnym odcinku już skończymy to pole. Bo wiecie, jeszcze przyjechaliśmy na początku, dopiero jak zaczęliśmy, to 5 minut już minęło, nie? To jeszcze byśmy 5 minut siedzieli, tak mielibyśmy czas. No skończę o tej 20 minucie ten film. Ale no to jest jakby 1 miesiąc i 10 dni, więc wiecie o co chodzi. Tu sobie ominiemy na razie ten ciągnik. Na razie sobie ominiemy, ja to muszę jakoś zrobić, nie wiem jak. Wiem, że to może nie wygląda najlepiej, ale jeszcze robię te błędy na początku. Ale ufajcie mi widzowie, że jeszcze będzie lepiej, jeszcze będzie z tego prawdziwa seria. Dobra, tu już robimy trzeci raz, tutaj trzeci rząd, tak powiedzieć można. No robimy to już długo, będziemy robić jeszcze dłużej, może w nocy będziemy nawet robić jeszcze. Dzisiaj na pewno w nocy nie, ale już na samym odcinku może tak. Nie wiem. O, teraz już idzie dobrze. Teraz tak to może mieć, tylko kurde problem z tym ciągnikiem jedynie. Napiszcie jak wolicie też, czy tak z pierwszej kamery, tak? Czy też tak, bo mi lepiej będzie tak, więc raczej tak będę. No ale możemy, to oczywiście to wszystko skosimy, to takie pozostałe. Wygląda to źle, tylko wygląda źle ten traktor. No dobra, niestety. Tutaj lecą te ziemniaczki, mam nadzieję, że to będzie dużo kosztować. Nie chcę, żeby też ten... Znaczy najlepiej jakby trochę ten kosztował, tak nie wiem, z 5 tysięcy może, jedna przyczepa. Nie no, więcej to będzie. Zobaczymy zresztą w następnym odcinku. Teraz nie ma czasu, ale zobaczymy ile kosztują. Zaraz pełny znowu. No i to już jak wysypiemy, to już będzie koniec odcinka. Dobra, no i to już jest ostatnie co robiliśmy. Teraz muszę. Ej, to zresztą możemy zrobić przecież tak, że pojedziemy tu. Też pomalowana, nawet fajnie też ta maszyna do ziemniaków. Już nowe deski tu widzę. O, i tak zrobimy. No, to będzie lepiej. Okej. No trochę ziemniaków będzie, nie ukrywam. Fajnie się to składa. Dobra widzowie, zostawiam w tym miejscu, gdzie jesteśmy. Nic nie będę... O Jezu, widzowie, nie będę... Nie, co tu się stało? A, nie mogę podjechać, już się już zahaczyłem. No.
tutaj zobaczmy jeszcze, bo nie widzieliśmy. To już chyba z brudu tu jest, ale to jest też fajnie wszystko. Nie powinienem po tym chodzić, ale dobra. O Jezu. Tutaj też. No kurde, jak to się stało tu? Może mu się zawinęło? Nie wiem, jakoś to się stało. Tu się może zawinęło jakoś. No, jak byłem mały, to też dziadkowi się dużo razy tak zdarzało. Dobra. To dziękuję widzowie wam bardzo. Tak kończymy. W następnym odcinku inaczej to skończymy, inaczej zaczniemy. Bo tego już tu chyba nie. To jeszcze zostawimy, ale tym ciągnikiem jakoś będziemy musieli zrobić, nie wiem. Ja wam dziękuję na dzisiaj i widzimy się za 3 dni, za 4, czyli tak w piątek może, czwartek, no coś takiego. No wiem, trochę będziecie czekać, ale no teraz nie będę miał czasu. Więc dziękuję wam wszystkim, zostaw suba i łapę i widzimy się za kilka dni. Pa!